wyciąga karabin i strzela. Trzykrotnie, potem krótka przerwa, czwarty raz. Byłaś serca biciem, bądź moim natchnieniem, czarny Alibaba. To są piosenki, które wszyscy znają. Oczywiście wszyscy wiedzą też, kto je śpiewał. Te piosenki wciąż dzisiaj pojawiają. Pojawiają się w coverach młodszego pokolenia. Pojawiają się także w tekstach raperów. Człowiek, który je śpiewał, już nie żyje. To było 30 lat temu, prawie dokładnie 30 lat temu, 10 października 1991 roku ten człowiek został zastrzelony. O kim mówimy? Oczywiście o geniuszu polskiej piosenki, o Andrzeju Załusze. Byłaś serca bicie, jasną zimą życie, jasną zimą życie, marzeń Andrzej Załucha to geniusz polskiej piosenki. Samouk, ale jednocześnie człowiek, który potrafił, jak mówili jego przyjaciele, zaśpiewać wszystko ze słuchu. Grał na wielu instrumentach. Fantastyczny człowiek, obdarzony fantastycznym głosem. Potrafił także kochać. Kochał przede wszystkim swoją żonę Elżbietę. Natomiast w roku 1989 nastąpiła tragedia. W sierpniu żona Andrzeja Załuchy umiera, ma udar mózgu. On przeżywa koszmar, nie potrafi sobie z tym poradzić, jest załamany. Żyje pewnie tylko dlatego, że pozostała jego córka Agnieszka. Przyjaciele namawiają go do tego, żeby zaczął grać, zaczął koncertować, zaczął występować. Rzeczywiście decyduje się na to. Zaczynają się pierwsze pokazy, pierwsze występy. W tym samym czasie człowiek, który później stanął na jego drodze, również się zakochuje. To Francuz Goulin. Yves Goulin, który zakochał się przede wszystkim w Polsce. Tutaj na początku lat 80. przyjechał, potem kilka lat później przyjechał ponownie, nauczył się już języka polskiego, zaczął mieć staż na Wyższej Szkole Teatralnej, gdzie poznaje o 16 lat młodszą Zuzannę Leśniak. Zakochuje się także w niej. Zuzanna Leśniak odwzajemnia uczucia Yves'a Goulin. Obydwoje postanawiają połączyć się. Dwa lata później zawierają ślub, no i mają wspólne plany, chociaż dzisiaj z perspektywy czasu wydaje się, że to bardziej były plany Francuza niż aktorki. Ona miała troszeczkę inne plany, ambitna aktorka, która myślała przede wszystkim o karierze artystycznej. W tym samym czasie Andrzej Załucha dochodzi do siebie, zaczyna występować, zaczyna się pokazywać, zaczyna także występować w Teatrze Stu. Dostał tam główną rolę. Tymczasem Zuzanna Leśniak dostała tam także rolę, trochę mniejszą, grała tam aniołka. Niemniej jednak obydwoje zaczęli się spotykać, zaczęli ze sobą początkowo rozmawiać i w pewnym momencie pomiędzy nimi doszło do wybuchu emocji, do miłości i rozpoczął się romans. Yves Goulin marzy o takim wspólnym życiu z Zuzanną. Marzy o tym, żeby mieli dzieci, żeby wspólnie mieszkali, żeby to było takie wspaniałe, sielskie, romantyczne wręcz życie. Kupuje tutaj mieszkanie. Jesteśmy na Placu Szczepańskim w Krakowie. To tutaj właśnie kupił mieszkanie. Tak jak dzisiaj, tak jak wtedy, remont takiego mieszkania sporo kosztował. Jeździł więc po całym świecie, aby zarobić właśnie na ten remont. Mniej więcej na początku wakacji 1991 roku wyjechał do Szkocji, wyjechał do Edynburga i tam prowadził różnego rodzaju zajęcia. Tuż przed powrotem zadzwonił do Zuzanny, że wraca. A więc ona doskonale wiedziała o tym,
że następnego dnia pojawi się w Krakowie. Niezrozumiała sytuacja, niezrozumiałe to, co później się stało i to, co wydarzyło się następnego ranka. Zuzanna wie, że mąż przyjedzie wcześnie rano i rzeczywiście tak się dzieje. On przyjeżdża do Krakowa, jest około 9:00. Najpierw jedzie do mieszkania na Kasprowicza, to ich wspólne mieszkanie, a kiedy tam nie zastaje Zuzanny, przyjeżdża tutaj właśnie na plac Szczepański, podchodzi pod drzwi, drzwi są zamknięte, ale widzi, że od wewnątrz w gniazdku znajduje się klucz. Zaczyna uderzać w drzwi, próbuje je otwierać, próbuje je wyważać. Martwi się, dlatego że wie, że Zuzanna ma kłopoty z sercem. W ferworze tego wszystkiego rzeczywiście wyważa drzwi i doznaje szoku, dlatego że po drugiej stronie drzwi stoi Andrzej Zaucha. Nieporadnie próbuje zapinać pasek, jest w boso. Gulę wie, że został zdradzony, doznaje szoku. To, co się stało, jest dla niego niewyobrażalne. Mówi do Zauchy, że nie czas się rozliczyć, ale że będzie musiał go zabić. Pomiędzy mężczyznami dochodzi jeszcze do walki, choć trudno nazwać to walką, dlatego że Gule kilkakrotnie uderzył Zauchę. Ten pozostawał bierny nie dlatego, że pomiędzy nimi była wyraźna różnica wagi i wzrostu. Gulę to mężczyzna o prawie 1,90 m wzrostu, natomiast Zaucha miał niecały 1,60 m. Zaucha był dobrym sportowcem. Trzeba pamiętać o tym, że trenował kajaki, że był nawet w kadrze narodowej, więc mógł być przeciwnikiem dla Gulę pomimo niższego wzrostu. Chyba zdawał sobie sprawę z tego, że należało mu się to, że przyczynił się do tego, że mężczyzna poczuł się zdradzony. Dla Iwa Gulę świat się zawalił. Prysły jego marzenia, prysły jego nadzieje. Nie wiedział, co ma zrobić. Obwiniał siebie, obwiniał Andrzeja Zauchę. Postanowił z nim porozmawiać. Postanowił się z nim umówić i wyjaśnić całą sytuację. Andrzej Zaucha chciał się z nim umówić. Nawet odbierał telefony, kilkakrotnie ustalali termin. Tuż przed ostatecznym terminem jednak Andrzej Zaucha zrezygnował i wyjechał na koncert do Szczecina. Dlaczego nie umówił się z nim na spotkanie? Być może dlatego, że się go po prostu bał. Wtedy Yves Gulę postanowił, podjął ostateczną decyzję i postanowił, że Andrzeja Zauchę zabije. Tym wszystkim też niezrozumiała jest postawa samej Zuzanny. Tak jakby tkwiła pomiędzy dwoma mężczyznami, nie wiedząc, jaką ma podjąć decyzję. Przypuszczalnie chciała, żeby to mężczyźni załatwili pomiędzy sobą. I w ogóle postanawia zastrzelić Andrzeja Zauchę. Jedzie do Francji, tam ma kontakty, wie, w jaki sposób może zdobyć broń i rzeczywiście tę broń kupuje. To jest karabinek sportowy, kaliber 5,6 mm. Broń ten przemyca do Polski. Wcześniej jednak robi z niej tak zwanego obrzyna, czyli obcina lufę, obcina kolbę, broń ukrywa w bagażniku samochodu. No ma mnóstwo szczęścia, dlatego że celnicy tej broni nie znajdują i przyjeżdża tutaj do Krakowa. Zaczyna szukać Andrzeja Zauchy. Wcześniej rano kupuje jedną z lokalnych gazet. Orientuje się, że Andrzej będzie grał właśnie w Teatrze Stu. Postanawia tutaj wieczorem przyjechać. Gulę wie, że Andrzej Zaucha będzie tutaj tego wieczoru, wie, że będzie grał w Teatrze Stu. Przyjeżdża przed godziną 22 swoim Peugeotem i czeka. Na parkingu widzi, że jest zaparkowany samochód Andrzeja Zauchy.
To jest biały Mercedes, widzi także samochód swojej żony i czeka. Karabin ma schowany w reklamówce i trzyma ją w ręku. Rzeczywiście około 22:00 najpierw pojawia się tutaj Andrzej Załucha, a za nim idzie Zuzanna, która niesie jeszcze naręcze kwiatów. Był to bukiet róż. Andrzej Załucha zdążył już wsiąść do samochodu. To jest ten moment, kiedy kierowca otwiera drzwi, wsadza kluczyk. W tym czasie Zuzanna spostrzega męża. Podchodzi do niego, mówi coś na zasadzie, po co tutaj jesteś, co chcesz zrobić. Andrzej Załucha orientuje się, odwraca się i widzi stojącego Gulę. Wysiada z samochodu, idzie w jego kierunku. Wtedy Gulę wyciąga karabin i strzela. Trzykrotnie, potem krótka przerwa, czwarty raz. Widzi jeszcze, jak jego żona obsuwa się na ziemię i upada. Wyciąga drugi magazynek i strzela jeszcze 5 razy. W sumie pociski trafiają Andrzeja Załuchę i w klatkę piersiową, i w twarz. Następnie pojawia się tutaj jeszcze portier, który usłyszał huk wystrzałów. Gulę mówi do niego, że idzie na policję, żeby się niczego nie bał, że idzie na policję. Rzeczywiście wsiada do samochodu i odjeżdża. Przejeżdża kilkaset metrów. Przypuszczalnie chce iść na komisariat przy ulicy Królewskiej, ale przy ulicy Pomorskiej spostrzega policyjny radiowóz, idzie do policjantów i mówi im, że zabił człowieka, że wszystko im wyjaśni, że broń ma w samochodzie. Policjanci nieco zdezorientowani, ale rzeczywiście z nim idą, widzą, że ta broń rzeczywiście jest i wtedy dochodzi do zatrzymania. Gulę zostaje przewieziony na komendę policji i rozpoczyna się przesłuchanie. Już w czasie przesłuchania na policji Gulę dowiaduje się, że nie żyje także jego żona, że też została trafiona pociskiem. Jest załamany, wstrząśnięty, jest w szoku. Mówi, że chciał zabić Załuchę, ale nie chciał zabić żony. Rzeczywiście po oględzinach miejsca zdarzenia, po oględzinach miejsca zbrodni, taka wersja została przyjęta. Potem następuje wyrok. Gulę dostaje 15 lat więzienia. Czy to dużo, czy to mało? Odpowiedzcie sobie sami. Natomiast z punktu widzenia policjantów, każdy policjant by sobie życzył takiego podejrzanego. Sympatyczny, elokwentny, wszystko odpowiada ze szczegółami, nie mataczy, niczego nie ukrywa, przynosi broń. Również i takiego podejrzanego życzyłby sobie pewnie każdy naczelnik więzienia. W więzieniu uczy innych więźniów, uczy angielskiego, wystawia sztuki, jest człowiekiem spokojnym, dostaje przepustki. Tych przepustek jest cała masa. Jest to wzorowy więzień. Wychodzi po 14 ponad latach, jest to grudzień 2005 roku, 10 miesięcy wcześniej niż zakładał wyrok. Ta sprawa budzi skrajne emocje. Są tacy, którzy współczują Gulę, współczują mu tej sytuacji, w której się znalazł, bo przecież został zdradzony, nie potrafił sobie poradzić z własnymi emocjami. To życie go przerosło. Pewnie gdyby nie ta sytuacja, sam nigdy by nie przypuszczał, że może zabić. I myślę, że do tej pory trudno mu się jest z tym pogodzić. Z drugiej strony zabił 2 osoby. Młodą dziewczynę, która miała marzenia, która chciała być artystką, która chciała grać, i człowieka, który był geniuszem muzyki. Gdyby Andrzej Załucha dzisiaj żył, miałby 72 lata i wciąż mógłby śpiewać. Ale nie zaśpiewa, pozostał zastrzelony. Celawi, cały twój Paryż, spoczówek i mój. Celawi, wymyślony. Sami widzicie, jakie różne są ludzkie emocje.
często sami nie wiemy, co zrobimy i jak postąpimy w życiu. Ta historia pokazuje, że ludzkie motywy bywają różne. Niedawno mówiliśmy o parze, gdzie też był swego rodzaju trójkąt. Para poznała się na planie filmu Polańskiego, ale wtedy motywem była chęć zdobycia majątku męża. Tutaj motywem były zawiedzione nadzieje, zawiedzione marzenia i zabranie kawałka świata. Jeżeli podobało Wam się to, co było w dzisiejszym odcinku, wróćcie do tego poprzedniego, do pary, która poznała się na planie filmu Polańskiego. Link do tego odcinka znajdziecie pod opisem. A na dzisiaj to tyle. No i trzymajcie się.